Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sexcom 2 Long War of the Chosen. Kochani, mamy kolejnego nowego żołnierza. Już pokazuję. Jest to... Dawid the Mad Max Skarpiej, kochani. Także tutaj pomarańczowy kombinezon i żółta broń. Takie były w sumie tylko wytyczne. Kraj USA, także jest. No i wydaje mi się, że jak Mad Max, to kurde, fajnie to wygląda, powiem szczerze. I git. Tylko wydaje mi się, że momencik. Że rasa właśnie jest... O, właśnie. Dobra. Także gitersko. No i kurde, nasz specjalista. Tutaj oczywiście był szeryf, nie? Ale że szeryf się nie odezwał, w sensie właściciel szeryfa, można by powiedzieć. No to niestety musiałem zamienić, także... Jakuba Wilka mamy jedynie w sumie i Adama tutaj jeszcze, także jak ktoś chce wpaść jeszcze do naszej drużyny, to jeszcze możliwości są. Dobra, kochani, mamy misję z niesamowitą wieżą Adwentu. Przyzwany krąg, niski. No właśnie, kurde, mamy ciało, mamy Ghosta, Miłki. Czyli taka sama ekipa, jak wcześniej była. Także... Go! Mam nadzieję, że nam się, kurde, to uda. Ostatnia misja była taka sobie, powiem szczerze. Nie wyszła tak, jakbym chciał. Dobra. Wiemy. Dzieny. Lock it down, secure the surrounding area, and remove all enemy security forces guarding the target. All goes well, they won't even see us coming. Dobra. Jest 15 wrogów, wiadomo. Tu jest szyba chyba, nie? Tak. I to będzie dobry pomysł, żeby tutaj wejść. Tu jest jakiś budyneczek też, chyba taki sam jak wcześniej. Dobra, mamy ewentualnie w drodze, ale to w drodze to później. Ghosta. Co ty masz w ogóle jeszcze ciekawego? Masz ten, szybkostrzelność, bo to można strzelić raz i potem tu. Tutaj shredder by się przydał, no, do tego. Dobra. Tu mamy toporki. Mi się wydaje, że nie będzie nikogo, aczkolwiek... No właśnie. Moment, bo ja tędy nie przejdę. Okej, okay. To tyle. Wiecie, o co chodzi? Bez robienia hałasu tutaj. O ne! Zrozumiano, ruszam. Dobra, jedziesz, Ghost. Mam tu oddział nieprzyjaciela. Dobra, mechu. Zaawansowany czyściciel. No. Dobra. Pytanie, gdzie nie będą szli, więc wiecie co? Schowajmy się... Może tu na razie. Afirmativo. Mamy mroźną bombę chyba, z tego co pamiętam. I tą mroźną bombę można by wykorzystać sensownie. Dobra, tu jest elitarny żołnierz już. Okej. Dobra, wiesz co, ty się może odsuń kawałeczek. Bo to jednak nic nie wiadomo X. Tutaj nie ma jakichś specjalnych pośpiechów od momentu, kiedy... O kurde. Od momentu, kiedy nas wykryją, nie? To się dopiero zacznie. Akcja. No i tyle. Zobaczymy, gdzie oni pójdą, co będą kombinować. Bo chciałbym faktycznie na ten daszek wejść, chociaż tutaj osłony specjalnie nie ma, zobaczcie. Postrzelność. Spoko. Mamy disabling shota. By trzeba było. Mamy również... właśnie, naszą Luanę. Można by ich zamrozić. Tyle. Zastrzelić potem szybciutko. Tylko musiałbym być bliżej ewentualnie. Tak mi się wydaje. Chociaż... Bo tu mamy żniwiarza, ale tego żniwiarza sobie zostawimy na razie. No bo Casti nie będzie tutaj tym specjalnie
zwiadowcą, ponieważ mamy właśnie igłę, która ma cień. Wypędzenia też się nie opłaca. Tu mamy granat zapalający w ogóle. Pojedynczy. No. Dobra, wiecie co? Ja wydaje mi się, że nie będziemy tutaj czekać specjalnie. To nie ma sensu. Ty mój miły. Żniwiarza. Właśnie nie wiem, kurde. Wiecie co? Dobra, bo oni są i tak dwie tury ciemnięci, więc... Okej. Okay. Szybkostrzelność. Na mecha. Okej. Okay. No, to jest kurde mega, że mam dwa strzały. Plus możemy sobie podejść ewentualnie. Mam Dead Eye, ale go kurde nie będę używał na razie. Znaczy ty w sumie na razie chyba nic nie rób. Mój miły. Bo nie ma takiej potrzeby. A będziesz ukryty, więc... Więc okej. Dobra, nie wybuch. Więc przeładuj. Okej. No bo zawsze zwiadowcę będziemy mieć, nie? Kolba i obrona. Dobra, outsider. Dobra, idą, ale to ich widzi Gasti. Okej, więc w sumie... tu już nas zobaczą. Dobra, zróbmy tak. A ty nie podejdziesz aż tak blisko. Dobra, trudno. W sumie... Ja mam strzał stąd. Tylko, że... Wolałbym, żeby oni weszli po prostu w zasadzkę naszą. To dawaj na tyły. Przygotuj sobie broń na następną akcję. No właśnie, chciałem podejść... tu i zrobić Overwatcha. Ty mój miły tu i Overwatcha. Ty moja miła jesteś przeładowana, więc git. No i ty mój miły. Jeśli chodzi o to, żeby oni nie weszli kurde na górę, nie? Wiesz co? Tylko właśnie kurde, żeby cię nie wykryli aż tak. Ewentualnie, właśnie, można wejść tutaj. Dobra. Mamy żniwiarza, mamy ten rzut toporkiem. Także spoko. Okej, okay, nie ma ich. No, myślę, że to zrobimy. Zbliżają się posiłki. A tylko niestety jesteśmy za daleko, wydaje mi się. Więc będziemy podchodzić bliziutko, znaczy powoli, nie bliziutko, tylko powoli z Overwatchem. Mamy jeszcze w drodze, więc Gusty może
Ewentualnie. Właśnie chodzi o to, żeby oni byli bliżej, nie? Aj, kurde. Tu przez okno, tędy nie, tu. Ja wiem, że się posiłki zbliżają, trochę czasu stracę, ale tam jest jeszcze kurde 11 wrogów, minus 4, to jest 7 gdzieś, nie? Okej, ich teraz nie widzę. Dobra, zaryzykuję to. Właśnie pytanie, czy ty będziesz widział stąd? Chyba nie. Dawaj tu. Za dużo czasu tracę. Posiłki przyjadą i potem będą przyjeżdżać cały czas, więc... O kurde! I to jest dobry pomysł w sumie. Ewentualnie stąd. Można by ich sflasznąć. Nie. Kurde. A to jest ideolo. No. I ściągnąć kogoś. Mamy w ogóle tego, granat widmo. Mógłbym dać na ciebie. Wiesz co? Można by wjechać w sumie Gastim tam. No nie? Nie mogę, kurde, wjechać, bo jestem, nie mam jednej tej tury. Wjechać, oni się rozbiegną i po prostu będziemy mieć tego. Huragan stali na wszystkich, nie? Kiedyś zrobiłem taką akcję. Z tego co pamiętam. Dobra, ty mój miły. Ale poczekamy jednak tą turę jedną. Przeładuj sobie i ten. Ty mój miły, może bliżej, bo ty już się nie przydasz ukryty aż tak. Kurde, nie. Zostawimy to. Dobra, jak posiłki teraz przyjadą, to będzie źle. No właśnie, więc... Dobra, zróbmy akcję z granatem widmo... Nie, zróbmy akcję z tym. Tylko moment, bo tam widzimy więcej ich teraz. Ale nie wiem, kto tam jest, kurde. Bo jakby Gusty po prostu wjechał tam ze żniwiarzem... Nie wiem, w którą stronę. Chyba gdzieś tu. To jest beczka. No chciałbym dziabnąć jednak oficera, bo ma najwięcej życia. Nie? Tylko go nie zżniwiażuję go. Kurde. O, przestań. Bo tak mógłbym kropnąć. Czy mogę jakoś inaczej? Właśnie, ciebie gdzieś stąd, ale to uciekną w tamtą stronę. To mógłbym ewentualnie... Zaawansowanego mściciela, on ma 10 życia plus 2 pancerza. No to zwiadowcę ewentualnie, to jest gwarantowany kill. Co, dobra, trudno. Wjeżdżamy tam.
Siema. Mistrz topora. Więc może wybiegną w tamtą stronę. Okej, Archon. No jakiś tu coś ten. Jeszcze posiłki będą za chwilę, nie? Dobra. Bo mam żniwiarza, także mogę ciachać dalej. Tylko wiecie, to spokojnie. Bo ty musiałbyś podbiec, nie? Dobra. Kogo ty widzisz? Pytanie jest moje takie, czy nie z disabling shotować kogoś? No, tu jest rakietnik. Tu jest sektoid. Dobra. Wydaje mi się, że bliżej niż tu nie podejdę, w sensie bezpiecznie. Mamy flasha. Nie wiem, gdzie oni uciekli wszyscy. Tu są sektoidy. Tu jest ten czyściciel. Tu jest ten. No można by gdzieś dziabnąć. O, właśnie coś takiego. I zrzucić, kurde, typa z dachu. I tego mieć. Tylko no, czyściciela. Czyściciel jest pierwszy do odstrzału. Bo ty nie podejdziesz, kurde, nigdzie. W bezpieczne miejsce. Bo tu mógłbyś ewentualnie tędy, ale to nie będziesz widział nikogo. Więc mógłbym dać w sumie w drodze. Albo dać, no chodźcie i gdzieś uciec. Albo, no chodźcie i dać dowodzenie komuś. A ewentualnie, faktycznie dowodzenie... Matowi... No to jest 10-18, gościu ma 10, więc jest szansa, że go kropniemy. I dać ci dowodzenie wtedy. Byś strzelił drugi raz. Tylko nie wiem w kogo. Zobaczymy. Dobra, dajesz, bo to jest... Ważny strzał. Bardzo dobrze. Dobra. Mam rzut toporkiem w razie czego. W rakietnika. I myślę, że to jest dobry pomysł. Pięknie. Wolałbym, żeby on nie pierdzielnął. Widzicie tutaj. Ten topór dalej leci, nie? Co to za sekret? Dobra. Mamy dowódca sektoidów. Mamy tego sektoida, on jest za 10. Czy wolałbym chyba tutaj podziałać? Żeby mieć ich wszystkich z jednej strony. Chyba kogoś odkryliśmy jeszcze. W tym budynku. Nie, nie powinniśmy, bo mamy wszystkich aktyw. No i od 5, no to tu. Ewentualnie. Tylko ja nie wiem, czy ja będę miał już jeszcze ruch. Będę miał, bo zabiłem go. Dobra. No już nikogo nie zeżniwiarzuje. Więc prawdopodobnie się schowamy. Tu i tyle. Dobra. Mam serial killer ewentualnie, ale... No mam zwykły strzał też, nie? Dowódca sektoidów... Albo chciałbym strzelać raczej niż tutaj... Dobra, spróbujmy tą akcję z tym.
On pokazywał, że go dziabnę tego. Ale go nie dziabnę. Trudno. Cztery obrażenia tylko. Dobra. W takim układzie... Już się za to biorę. Wejdźcie tu. No i właśnie, to jest 41%, nie? Ewentualnie mógłbym namierzyć, ale kurde, dobra. Zmarnowany niestety ten strzał był. Mógłbym ewentualnie podbiec i rzucić granat. Ale wydaje mi się, że nie. Jest od 5 do 9, więc tego na pewno nie zabijemy. Więc wolałbym chyba dowódcę sektoidów trafić krytycznie. Co ja mógłbym seriala teraz użyć? Żeby tego zabić. No i tutaj go kurde nie dziabnę, więc mógłbym ewentualnie bombę wrzucić na Luanę, żeby oni musieli podejść. Więc tak zrobimy, bo ona jest kurde... Ona zginie tutaj. To na bank. Masz. Dobra. Tu jesteście. Takie. Sobie o. Typy. Archony. Tutaj wieżyczka będzie też, nie? No właśnie, więc oni będą, musieli przyjść do nas. O, zombiaki to tamten. To nie problem. Nie przyspieszyłem tego. To jest stop wasting my time prawdopodobnie. Dobra. I okej. No właśnie, bo jest ten skurczybyk tu. No nie mam wyjścia. Trzeba kropnąć tych tu. No, zabiliśmy go. Dobra. Ty moja miła. Niż sektoida. Albo tego elitarnego skurczybyka. Tylko jak go nie trafię, to będzie źle. Mógłbym oczywiście podbiec. I coś wykombinować. Naprawdę. Bo jest jeszcze tamten. Gasti tutaj nie podbiegnie. Ale tutaj będziemy mieć trąbę powietrzną, nie? Więc chyba się cofniemy. Chociaż nie, moment. Dziabnijmy oficera. Żeby on miał minimalną ilość życia. I co? No tutaj to mnie. No i z powrotem chyba. Bo nie widzę tego inaczej. Dobra, myślałem, że tam podbiegnę. Ale nie. Dobra. No tego trzeba będzie zabić. To na bank.
No mam wypędzenie, ale... Ale moment. Ja nie wiem, czy ja nie rzucę tu granatu na niego. O ile będzie taka możliwość. Nie. A czemu masz dwa? Aha, bo mamy ruch jeszcze. Dobra. Darmowy. No. Chociaż wiecie co? Jest 69%, bo tamten nie żyje. Jest jeszcze Luana na górze, więc jest szansa. Tak, mamy większą szansę i będziemy ukryci. Okej. A bo ty jesteś ukryta. Dobra. Ma 6 życia. 66%. Ja wiem, że tam są te zombie psi i tak dalej. Wiesz, zombie psi. No nie podejdę tak, żeby go kurde... No tu nie będzie na pewno odsłonię. Nie, będzie, bo ten nie ma tego. Tylko przyjdzie, że tego, zombiak ten do nas. Zombiaku, ty idziesz dotąd. Dobra. No, mam nadzieję, że 6 będzie. Okej, krytyk. No i tyle. Ten coś zacznie działać dziwnego. Teraz będziemy tych niszczyć, sektoidów. W panice. No to nie będziemy niszczyć. Ale wiecie, że on w panice też potrafi tę trąbę powietrzną? To jest głupia sprawa. Ale faktycznie tak jest. Okej. Okay. Durniu. Dobra, tam się nic nie wydarzyło, całe szczęście, z tym kapłanem śmiesznym. Ten jest taki... Ja nie wiem, czy ty... Co oni robią? Nie, no wydaje mi się, że będziemy strzelać tutaj raczej. No, nie zauważyłeś mnie, mój miły. Tak, będziemy wykryci, ale to nie szkodzi. Dobra. Tu free reload. Sektoid. No nie dobrze, kolejne posiłki się zbliżają. Tu się raczej nie będę zastanawiał nad tym. Zabijmy ich. Może panika przejdzie. A właśnie. Podejdźmy sobie na koniec. No Gusty już musi biec tam. Powoli. Dobra, dobra, dobra. Dobra, już nie panikuję. Bardzo się cieszę.
Ja wiem, że on ma wartę. Ten gnojek tam. Pytanie, czy go widać w ogóle? Widać. Wiesz co? Podejdź bliżej. Okej. Bo tu jest jeszcze ten zombie psi, który był od tego typa chyba z wewnątrz, nie? Więc trzeba będzie go zabić. A ty nie wywołujesz, kurde, ale masz... No, no to co ty tu? No, dobrze, że to było jednak wziąć. Dobra. Przeładujemy sobie. I tyle. Okej, to jest kontrola umysłu, ale Gast jest blisko. Masz tu mierzniwiarza. Rzeceń, zaawansowany celownik. Co? Podejdę tu na razie. Nie, bo jest tylko Archon na górze. No. Dobra. Weźmy sobie to. Przedmiot zabezpieczony. Osłaniam resztę oddziału. Tutaj warte. I must move quickly. Not a problem. Me muevo a la posición. Empieza la fiesta. Przeładujemy sobie. Nie wiem, co Archon będzie robił. Natomiast Archona trzeba będzie, kurde, zabić tak czy inaczej. Więc w sumie, wiecie co? Bo ta wyłączenie sieci nam spowoduje... Przyjąłem. Gdzie on jest, do cholery? Że wszyscy będą, wiecie, nieruchomi. Więc na to liczę trochę. Przeładuj sobie. Darmowo. No i ty mój miły. Ja nie wiem, gdzie on jest. Tu jest ich trochę. Dobra, mechu trochę dostał. Tu jest Archon. Dobra. Okej. Okay. Bo tego byśmy zabili, ale czy to jest sens w ogóle strzelać do tego? A, jest. O kurde. Tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. Wiem, że miałem wyłączyć to wszystko, ale to za moment. No i został Archon. Z tym, że on jest tam. En marcha las coordenadas designadas.
On ma Lightning Reflexa. Dobra. Trudno. Tyle. A, niewielki skład, kurde, informacji. Może się uda. O! Dobra, spoko. Nawet ten by się, kurde, udało, ale nie chciałem ryzykować. Zawsze to troszeczkę doświadczenia. Znaczy tego, informacji. To widzieliśmy kilka razy. Teraz Archon będzie nie ten, nieprzytomny. Na parę momentów. Więc sobie podbiegniemy tu. Inni niech podbiegną tu. Dobra. Nie ma sprawy. Tak jest. No niestety to nie jest ten magnetyczny obrzyn. Git. Bezbłędnie. Bardzo się cieszę, kurde. Znaczy... Problem był faktycznie takim, że oni odchodzili stamtąd, nie? Ci, ta druga grupa. Gdy szli w naszą stronę, to by było dużo lepiej, bo wtedy byśmy zwalczyli tylko z dwoma grupami, ewentualnie po drugiej turze. W sensie w drugiej turze walki z pierwszą. A tak to uruchomiłem wszystkich. Dobrze, że Archon nie trafił Gastiego tam z góry tym strzałem, bo byłoby ciężko. A tak to mamy bezbłędnie, ekipa jest gotowa na misję. Ewentualnie jest gotowa na tą drugą wieżę Adwentu. Myślę, że to jest dobry ten. Dobry skład, ale Ghost musi do tego iść. Się poduczyć, bo jedno dowodzenie na tym etapie to jest niestety za mało trochę. Znaczy, jak było widać, wystarczyło, ale wydaje mi się, że za mało. Dobra, bo tu się uczy. Bo to musiałbym stanowisko oficera. Mamy jeden moc. W sensie 3. Pytanie, czy ja mogę zrobić coś tutaj teraz? Nie. Znaczy tutaj... chociaż tutaj będzie za darmo, nie? No. Tylko czy ja potrzebuję tak naprawdę drugie stanowisko? Chyba nie. Chyba nie. 29 godzin, także spoko. No. Tak jest. Gwiezdny zabójca, sprzęt wroga i pakiet informacji. Fajnie. No i zostało to jeszcze. Zainteresowanie 6, siła 2, więc tak naprawdę tutaj byłoby dużo szybciej. No. Nadal jest siła 13, więc tak naprawdę tę broń, którą mamy, można by wykorzystać. Chociaż mamy jeszcze teraz te. Kurde. Broń cewkową, nie? Ty jesteś Jane, nie? Nie, z Arturem. Może Archie, faktycznie draśnięcie, blokada, rozrywacz, szybki ostrzał, to też by nie było głupie. Zamiast kogo? No nie, no potrzebujemy Outsidera. Miyuki, jak widać było. Żadna sprawa. No i właśnie Ghost albo... Albo kto inny. Bo Katrina jest tutaj, niestety. Ale masz granaty obezwładniające, one się przydadzą. Ewentualnie zamiast jednego granatu... takiego. Granat zapalający. Też jest spoko sprawa. No i zamiast kurde... W sumie, powiem szczerze, że Viking jako strzelec, bo ty masz też podwójny strzał, mógłbyś też podbiec. Nie? I też miotacz łukowy.
No jest to pomysł, tylko nie mamy w tym momencie oficera na tej misji. No to się przydaje, kurde. No. Więc Ghost jednak idziesz. Wy jesteście w ogóle zmęczeni? Chyba nie. Dokładnie. Karabin cewkowy, ale zaraz. Nie mamy tego obrzyna, kurde, magnetycznego. Niedobrze. Nie wiem, czy go nie zrobić, kurde. Hmm. 15 zasobów. Spoko. To się może, kurde, przydać. Dobra. Jakąś mamy elitarną. Mamy zaawansowaną lunetę, ale elitarnej chyba nie mamy. Dobra. Nie wiem, czy mamy elitarny większy magazynek, ale chyba nie. Nie, mamy. Zresztą ten elitarny miękki spust... Nie, no dobra. Musisz mieć na tej misji. No i tak naprawdę tyle. Jesteśmy gotowi. Chyba, żeby, wiesz co, dać ci smoke'a w razie czego. Dobra, tutaj są... Tu. To jest ważne. Uniku 24, dlatego kurde, ładnie tam unikałeś. Tu oczywiście. Zaawansowana luneta. Dobra. No i tyle. Go. No niestety, no oni są specjalistami. Znaczy, można by to inaczej zrobić oczywiście, ale już skoro wiem, że mi działa ten... Nie zmienia się zwycięskiego składu, nie? Dobra, także git. No i tyle. Zarządzanie ruchem poru. Atak na sztab, ja wiem. Ale poczekamy. Ucieczka z więzienia, 4 dni. I tutaj. Dobra, czy ktoś jest ranny? Ja wiem, że chyba cały czas Kruger był ranny. Ile to jeszcze dni? 8. Mimo kurde tego. Dobra. Informacji mamy 127, więc wydaje mi się, że wystarczająco. Dobra, nie, polećmy po informację. Dobra, mamy umocnienie. Git. To jest zablokowane, bo potrzebujesz, kurde, tego. Ale mamy przynajmniej. To jest to, że żołnierze w zasięgu dowodzenia oficera otrzymują premię plus 5 do obrony. No, to jest też fajna sprawa. Dobra, tu jest więź. Jeszcze 2 godziny tu. Ale właśnie, z tym oficerem. Sierżant. Bo mamy w sumie... Ile mamy, kurde, oficerów? No tu jest starszy tutaj, command range 2. Ale to range tylko, czyli zasięg. 2. Trzech. Mad Max. Jest. A ty jesteś na infiltracji 3 dni. Dobra. To się na razie nie będziemy ten wychylać specjalnie. Projekt Spark, grzebanie w czaszce. 210 zasobów, trochę mało. Pancerz chitynowy, to są sztyleto, strzałkowe. Bez pancerza. Te jadowe też są fajne. Tak naprawdę najlepsze to są te, nie? Zapalające. Wtedy tak naprawdę gościu może tylko uciekać. Nie może strzelać, nie może nic robić. Usuwanie. Albo ja robię tego, pancerz, nie? Wspomagany, tak. Dobra. Trening zakończony. Nie mamy nikogo. Tutaj więc okej.
Pozyskanie zapasów, sprzęt, 3 dni. Jest to prawda ekstremalnie niski. Można by to ewentualnie... Zobaczmy. Bo można by to ewentualnie... zwiększyć sobie poziom trudności. Już, tu jest Ghostem. No właśnie, kurde, nie biorę. Alex Green. Infiltrujesz. Czemu wychodzicie osobno na tę misję? Jakby to sobie sami szli, nie? Jaro. Jaro się, kurde, szkoli. Co tu się dzieje w ogóle? Max? A z kim ty, Max, jesteś? Z Kasienikom. Gdzie Kasienika jest? Czy Kasienika była... Nie, nie była ranna. Jane Rambo, kurde, dawno też nie była. To jest 103 na 3 osoby. Dobra, to powiedzmy, że wrzucamy, nie wiem, Arciego. To jest bardzo niski. I Katrinę, to jest średnio, nie ma opcji. Nie robimy tej misji. Znaczy, mógłbym to zboostować, ale nie chcę. Bo to nie jest kwestia... O! Dobra. 5 punktów akcji, co prawda to zeszło, ale u niego 12, myślę, że dobra sprawa. Dobra. Zmniejszenie, rekrutacja żniwiarzy. Rekrutacja technika. Tak jest, będziemy mieć dodatkowego żniwiarza. Idziemy. To będzie ważna misja, więc wydaje mi się, że wyślemy kogoś faktycznie szybkiego i dobrego. Moment, bo ty jesteś Aleksym. Dokładnie. Nikogo. I Lukasa. Chociaż Jane bym wybrał. Dobra, zasadzka jest 14. Granat. Tu, Jaro, jest wszystko u ciebie, okej? Okay. Seems like it. Minus 18, minus 2. Mega. Dobra, jest okej. Okay. Zero na failure, go. Vigilance. Aha, radiuses. Jest large, naukowiec ewentualnie. 6 dni. Wiecie co? Zróbmy tę misję. Dobra. Bradford. Chcę, że weźmiemy Natalię. A teraz kimś ty jesteś ten tutaj zaręczona. Gdzie jest Natalia? Z Lukasem. Można tutaj jakoś połączyć w ramach tego, wiecie, żeby drużynowo to było robione, w sensie parami. Kto to był? Lukas, ale Lukas poszedł chyba, nie? Chyba. What? Nie, jest. Dobra. Z Derosa możemy wziąć. Jest ekstremalnie niski w ogóle, nie?
tylko moment. Z Willow. No ale to właśnie, to Willow, kurde, jest niestety też technicznym. Z Andrzejem. Oczywiście 1 godzin. No, specjalistę musimy mieć. Z Krugerem, ale niestety Krugera nie ma. Więc w sumie dobra. Będzie takie połączenie, nie ten. Niepołączone połączenie. Immunna i techniczna. No niestety już mamy. Z Davidem. Z Mad Maxem w sensie. Do dwóch, kurde, technicznych. Bo Tresken nie jest dostępny. To jest 188. Więc wiecie co? Dobra, weźmy faktycznie kogoś z dołu. Maxa, tylko kurde, nie będę miał tyle shotgunów, nie? Dobra, weźmy łowców. Mad Maxem. Mad Max gdzieś poszedł, nie? Tak. Sto 25. Jest. 103%, nie? Nie wiem, czy mam tyle broni, powiem szczerze. Dobra, ci, którzy będą strzelać na pewno z daleka, to dostaną, wiadomo, giwerę. Z 6 dni. Pytanie, czy ja 6 dni chcę czekać, kurde, też, nie? Na pewno nie mam pancerzy, chyba tyle. No. Kurde. Moment. Ale nas jest w sumie dużo, więc tak naprawdę jest duża szansa, że... że ich pozabijamy, zanim oni zczają się, że jesteśmy. Naprawdę nie mam gremlina. Jest zaawansowana luneta jedna, ale... No, w tłumiki musimy pójść, bo tutaj będzie jeszcze parę rzeczy, nie? Jest okej. Ten. Zaawansowana automatyczna ładownica. No to będzie strzelał. Jest tłumik. Tłumiki potrzebujemy.
Dobra. Umik. Luneta, miękki spust. No, weź sobie lunetę też. Okej. Masz 17 mobilności w sumie. Tego nie potrzebujemy. Jakiś granat ktoś faktycznie. Zwykły. Wiesz co, ty masz 13, kurde, biegu. No, dawaj to. No i tu strzelamy, tu biegniemy. No słuchajcie, mamy, kurde, 7 osób mamy. Na ekstremalnie niskim. Więc wydaje mi się, że damy radę, zwłaszcza, że sprzęt mamy całkiem niezły, jeżeli chodzi o atak. Gorzej, jeżeli chodzi o obronę. Ale jest to do zrobienia, 103%. Będzie to włamanie, nie? Chyba. Nie, to będzie to z naukowcem. Git. Dobra. To mamy tutaj 45%, bo tutaj zainteresowanie jest 5 skoczyło, ale siła jest 2. Dobra, spadło, bo tu było 6, okej. Dobra, to ciutkę polećmy szybciej, ale to dosłownie... Momencik... Aha, kwas trucizny. Dobra, to mamy jedną sztukę. Informacje... Znajdź trop ekstremalnie niski 3 dni. Trochę mało czasu, powiem szczerze. Draśnięcie. Dobra. Jak wygląda sytuacja tu? Mamy wywiad, parę osób, ale wiecie co? Pójdźmy w wywiad bardziej. Tu jest zainteresowanie 3, więc... Pójdźmy w wywiad i w trochę zasobów. Okej. Dochód jest lepszy już. Bo tu mamy wywiad, ukrywanie się. Jaka tu jest zainteresowanie? 5. Jest zainteresowanie 1. Tu jest wywiad. Właściwie wiecie co? Pójdźmy w rekrutację tutaj. W rekrutację i polecimy w ogóle tutaj. Żeby skanować. 240, no. Gdzieś mamy 100%. Tu. Ekstremalnie niski, normalny, spoko. Znaczy poczekamy sobie chyba. A tutaj są nasi ludzie. Dobra, poczekamy moment jeszcze. Może będzie podatny, nie? Nie, jest normalny jednak. Dobra, kochani. Trochę czasu jednak ta misja i... No i to zarządzanie Avengerem oraz... Gra na mapie światowej troszeczkę nam czasu zajęło, więc zakończymy sobie ten odcinek teraz. Mam nadzieję, że nasz nowy Mad Max się podoba. Ty jesteś tu? Ty jesteś. No, także spoko. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa.